To jest coś takiego, że albo się to czuje, albo nie. Tego się chyba nie da wytłumaczyć. Uzależnia to, że człowiek sobie odkrył tą kolejną granicę, że zobaczył, o, tak można, to chciałbym sobie pokazać, co jeszcze można więcej, w którą stronę jeszcze można pójść. W pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, że tak naprawdę on z tym otoczeniem, z tą przyrodą otaczającą stanowi jedno. Na początku te rajdy to mi się wydawały jakieś straszne i jakaś masakra, co to w ogóle jest tylko dla jakichś porąbańców. Ale okazało się, że to jest całkiem fajne. Nasz rajd to jest zimowy rajd Timex 360 stopni, tak się nazywa. Jest to nasza kolejna impreza, no i od kilku lat, w zasadzie od zeszłego roku udało nam się uzyskać rangę wysoką, gdyż nasz rajd jest zaliczany do cyklu Pucharu Europy. To się dokładnie nazywa Adventure Racing Euro Series. A więc mamy rangę niebagatelną, jest o co walczyć, fajne nagrody, wpisowe na bardzo fajne, duże wyścigi w Europie, w Turcji i w Czechach, także będzie komu kibicować i będą na pewno duże emocje. Są dwie trasy, jest długa trasa 390 km non-stop na rowerach, pieszo i na biegówkach. Wszystko na orientację i to jest dla zespołów czteroosobowych, w tym przynajmniej jedna kobieta. Krótka trasa jest przewidziana dla osób, które zaczynają swoją przygodę z tym sportem albo które nie czują się na siłach jeszcze wystartować na długim rajdzie. I to jest dystans 135 km dla zespołów dwuosobowych. Mogą być mieszane, mogą być jednopłciowe. Co jakiś czas jest tak zwana strefa zmian, tam pozostawiamy rowery i przesiadamy się na narty biegowe, ewentualnie zostawiamy narty, przesiadamy się na rower, zsiadamy z roweru na następnym takim punkcie i biegniemy na azymut przez pola, lasy i łąki, szukając punktów kontrolnych. Tam są specjalne kasowniki, musimy zaznaczyć na karcie swoją obecność i zmierzamy do kolejnego punktu. Jest zawsze tak, że w trakcie zawodów z mocną retardacją, a co ja tutaj robię i po co tutaj jestem, zawsze pada to pytanie prędzej czy później, zawsze po zawodach i to bez względu na to, jaki jest wynik, czy jest się na pudle, czy zawody są z kretesem przegrane, zawsze jest obietnica, że to już nigdy więcej, że to ostatni raz. Mija dzień, mijają dwa dni, mija tydzień, a po dwóch tygodniach człowiek rozgląda się, gdzie i kiedy są jakieś następne fajne zawody. Może między innymi dlatego, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie po jasną cholerę. Zawody zimowe są zawsze zagadką i loterią. Problemy ze sprzętem, problemy z samym sobą. No tutaj w takich temperaturach wiele rzeczy może się zdarzyć z rowerem, ale to samo może się zdarzyć ze sprzętem pod tytułem człowiek. Tutaj nie wygrają nogi, tutaj nie wygrają ręce, tutaj wygra głowa. Także bez względu na to, jak dobre jest przygotowanie przy tych 400 km trasy, tak od 250 km będą głowy walczyły. Po to, żeby zmusić się do wysiłku, żeby zmierzać dalej, żeby złapać kolejny punkt kontrolny, żeby dotrzeć do mety w komplecie. I które głowy będą silniejsze, ta ekipa wygra. Zawodnicy, jak przychodzą na te zadania tutaj, to są skrajnie wyczerpani. Oni mają za sobą kilkaset kilometrów trasy i zazwyczaj wpadają na te zadania, chcą je szybko zrobić. Natomiast koordynacja jakby jest zaburzona przez wycieńczenie i zdarza im się popełniać takie kardynalne błędy, które mogą jakby w związku z tym, że to są zadania jakby związane z wysokością, mogą się skończyć dla nich jakby nie najlepiej. No, mieliśmy taki wypadek w zeszłym roku, że kolega, zawodnik, wypiął nam się ze wszystkiego, co miał, wisząc 11 metrów nad poziomem podłogi i uratowało go tylko to, że był bardzo silny, bardzo silny. Rzeczywiście pojawia się coś takiego jak taka panika i to jest chyba mechanizm obronny organizmu, że on się boi, że się go zajedzie na śmierć i wtedy człowiek się blokuje i trzeba się nauczyć wykonywać te maksymalne wysiłki, przekonać swoje ciało, że się da. Na pierwszym moim dłuższym rajdzie zimowym biegnę. Chłopaki się zatrzymali, żeby coś tam na mapie sprawdzić, czyli zwolnili do marszu. I ja w pewnym momencie wpadam w zaspę
i wstaję z taką paniką, co się stało, czy zemdlałam, a chłopaki z takim spokojem, nie, zasnęłaś, biegniemy dalej. Potem zaczynają się halucynacje. Pierwszej nocy jeszcze nie, pierwsza noc jest taka, leci się na świeżości, ale drugiej nocy praktycznie no zawsze miałam halucynacje. 2 lata temu na zimowym Bergsonie jadę sobie już na rowerze, no był taki śnieg i ciemniejsze plamy na tym śniegu, czyli jakieś drzewa i tak dalej. A ja patrzę na to i widzę, że na poboczu siedzi wielki borsuk, takiej wielkości, nie wiem, ciężarówki. No i siedzi sobie, widziałam ze szczegółami jego oczka, wąsy. No i siedzi i patrzy na mnie. No i ja jadę na rowerze, mijam go. O, borsuk. Jadę dalej. Do takiej imprezy trudno się przygotować, bo tutaj w tym momencie nie tyle umiejętności w pełni grają rolę, tylko odporność na warunki. Hardość ogólna. Także tutaj można być bardzo wspaniałym, mocnym zawodnikiem, przygotowanym niesamowicie, szybkim. A okaże się, że z jakichś tam przyczyn padnie się. Wystartowałam z początkowym stadium choroby, licząc na to, że jakoś to będzie i po prostu okazało się, że warunki były trochę zbyt hardkorowe, było za zimno i ja w końcu przestałam móc mówić, właściwie powoli przestałam się móc również ruszać, bo zmarzłam tak, że nie byłam w stanie się rozgrzać w ogóle. Na przepaku jeszcze zemdlałam, zwymiotowałam, no więc postanowiliśmy, że zostajemy na ciepłym przepaku, pijemy herbatę do rana, śpimy, no i zostaliśmy. Po prostu w trakcie rajdu nie myśli się zupełnie o niczym, codzienność nie istnieje, absolutnie nie wie się nawet, która jest godzina, jaki jest dzień, więc jest taki totalny reset. Muszę powiedzieć, że w zespołach szczególnie cenię dwa rodzaje zawodników. Jeden to są, pierwszy to są dziewczyny. Dziewczyny, które są z definicji troszeczkę słabsze fizycznie od panów, ale ponieważ wszyscy o tym wiedzą, więc im pomagają. Na przykład na rowerach jak jadą, to często na podjazdach są jakby podciągane na takich specjalnych linkach, uchwytach. Ale z drugiej strony często są bardzo mocne psychicznie. W sytuacjach krytycznych, czyli kiedy jakiś zawodnik osłabnie, gorzej mu się idzie, wymaga wsparcia takiego psychicznego, to on od tych dziewczyn otrzymuje wsparcie. Ono nie zawsze jest jakieś takie łagodne, jak możemy pomyśleć, że nikt go po głowie nie głaszcze, ale kilka twardych słów otrzymanych od dziewczyny od razu stawia go na nogi. Koleżanka, która tu przed chwilą ze zespołem była, potrafi zmotywować chłopaków na różny sposób, rozbawiając po drodze niczym radio. Na przykład no, czekając na nich, nagle słyszą jakieś śpiewy, gwizdanie, śmiechy, nie wiem o co chodzi, a tu po prostu dziewczyna im zrobiła quiz, jaka to melodia. Zadając pytania, śpiewając przedtem, no, zabawna sytuacja, ale w ten sposób zagospodarowują sobie czas, idąc po kolana w śniegu. Oglądałam prognozy i zakładałam, że temperatura w najskrajniejszym momencie dojdzie do minus 23 stopni. Minus 28, które odnotowaliśmy na naszym termometrze pokładowym, było po prostu przerażające. Prosiliśmy się do bardzo miłego państwa przy punkcie 24, którzy nas ugościli kawą, herbatą, pozwolili się na trochę położyć spać, zabawili rozmową, ogrzali i na koniec końców jeszcze jak zobaczyli, jak ja dygoczę, to odziali mnie w kurtkę, taką prawdziwą, grubą kurtkę. Pani mówi, że ona pod drzewo wychodzi i nigdy w niej nie jest zimno. Kurtka taka rozmiar XXX, także sięga mi po kolana, rękawy były 10 cm dalej niż koniec moich dłoni, ale rewelacja, no spełniały po prostu funkcje kurtki, rękawiczek, spodni jednocześnie. No, było mi bosko i stwierdziłam, że po prostu złą inwestycję uczyniliśmy przed zawodami. Trzeba było po prostu kupić takie kurtki. Jeśli ktoś przemorduje, dojdzie do mety, to mu niewiele potrzeba do jakiejś tam satysfakcji i uśmiechu, ale ponieważ uśmiechali się wszyscy, no to zakładam, że było fajnie, mimo że było naprawdę zimno i myślę, że będzie to jedna z takich imprez, do których się wraca. Okazuje się, że człowiek może znieść dużo więcej niż się mu wydaje. Przeróżne historie, przeróżne tła tego wszystkiego. Każdy znajduje dla siebie coś w tym wszystkim. Na pewno
Wielka, niekłamana satysfakcja zawsze po ukończeniu każdych zawodów. Że byliśmy w stanie, że zrobiliśmy to, oczywiście mogło być lepiej. Nawet jeżeli się zwyciężyło, też pada takie stwierdzenie, można to było jeszcze lepiej zrobić. Ale po prostu, tak jak mawiają na zachodzie, you made it, zrobiłeś to. Jesteś na mecie, wygrałeś, w tym momencie wygrałeś na pewno.